Słuchaj, Magda, masz świetną figurę, ja cię muszę koniecznie zapytać, jak ty sobie radzisz z tym, żeby nie jeść słodyczy? Bo chyba nie je się, jeśli ma się taką świetną figurę. Dokładnie, ja nie jem słodyczy w ogóle, ale ja mam taki organizm i byłam taką osobą od dziecka. Mhm. Nie wiem, czy to zależy od grupy krwi, od czego to zależy. Dla mnie słodycze mogą nie istnieć. Dzisiaj jem Raffaello, bo dzisiaj jest dzień Raffaello, ale ja nie lubię słodyczy. Ja, słuchajcie, od słodyczy wolę sałatkę z kurczakiem, śledzie, jak to mój mówi mąż, mięsko. No niestety taka jestem. Boże, co za szczęście. Słuchaj, wyglądasz świetnie. Ja chcę zapytać się ciebie, czy ty się sama stylizujesz zawsze? Ja zawsze się sama stylizuję. Słyszę, bo bywam w tym świecie, że styliści mają swoich stylistów. Dla mnie to jest bardzo dziwne. Ja się zawsze sama stylizuję. Niektórym się podoba, niektórym nie, ale ja w swoich stylizacjach chcę czuć się piękna. Mhm. Jednym się podoba, drugim nie. Trudno, ale ja się czuję w tych stylizacjach pięknie. Ale zawsze miałaś taki pociąg do mody, że wiedziałaś, że to jest twoja droga i że będziesz się tym zajmowała? Tak, ja zawsze miałam pociąg do mody. Jak byłam taka malutka, przebierałam się w szkole, w szatni. Moja mama nie widziała, dostawałam jakieś paczki z zagranicy i jakieś stylizacje robiłam od małego. Więc ja się zajmowałam tym od lat. Potem zajmowałam się modą dziecięcą. Miałam firmę dziecięcą, projektowałam stroje dziecięce, ale jak to się skończyło, zaczęłam się bawić w stroje damskie, bo w tym najlepiej się czuję. A co wybierasz w tym sezonie? Bo właściwie modne jest wszystko. To jest i boho, i świecące rzeczy, i pastele, i tak można by wymieniać w nieskończoność. Na co ty stawiasz? Jaki jest twój styl? Wiesz co, ja wybieram wszystko to, co pasuje do mnie. Ja lubię styl boho. Niektórzy mi... dzisiaj słyszałam od stylisty, że ja mam taki styl indiański. Może i tak, ja lubię opaski, ja się tego nie wstydzę. Ja jestem trochę inna niż wszyscy. W Polsce może to się podobać lub nie, za granicą byłoby to normalne. Ja z mody wybieram to, co pasuje do mnie najlepiej i w tym, w czym czuję się najpiękniej. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze sekundę zdjęcia.